Witam Was serdecznie. Przechodzimy do działu procesy wewnętrzne kształtujące litosferę i zapraszam Was na temat budowa wnętrza Ziemi, skały. Jest to bardzo długi temat, ale postaram się go Wam w miarę sensowny sposób przedstawić i streścić. Po pierwsze, w jaki sposób i skąd wiemy o budowie w naszej, w naszej Ziemi? No Tutaj przede wszystkim wykorzystujemy albo metody pośrednie albo bezpośrednie. Te metody bezpośrednie to przede wszystkim różnego rodzaju wiercenia, najgłębsze jak do tej pory dotarło do mniej więcej 13,5 km pod ziemią. W taki, takie wiercenia oczywiście są bardzo drogie i bardzo długo trwają. Więc wykorzystujemy takie sytuacje, kiedy możemy spojrzeć, jak wygląda coś pod ziemią wykorzystując przy okazji to, co robimy. A co robimy przy okazji? Przy okazji kopalnie są, działają, prawda? I te kopalnie też nam dostarczają właśnie źródła wiedzy. Najgłębsze kopalnie mają 4 km. Także to tyle do takiej granicy pod ziemią jesteśmy w stanie dotrzeć. Oczywiście to co jest głębiej czy tego 13 tych 13,5 km czy tych 4 km tylko to żeby głębiej sięgnąć co się znajduje musimy wykorzystać badania pośrednie geofizyczne i tutaj one bazują na przebiegu fal sejsmicznych bądź też na zróżnicowaniu pola grawitacyjnego czy też magnetycznego ziemi czy też też analizie przewodnictwa elektro, elektrycznego skał czy też szeregu innych właściwości fizycznych, które nasza Ziemia ma. No i ogólnie mówiąc, chodzi o to, że na przykład jeżeli emitujemy określone fale sejsmiczne, to one przy określonych skałach w określony sposób nam się mogą odbijać, później geofony mogą to rejestrować, i w ten sposób możemy się czegoś o Ziemi dowiedzieć. Zresztą jest to analiza właśnie rozchodzenia się fal sejsmicznych. Jest, czy w wyniku jej powstał podział Ziemi na kilka części. Na część zlokalizowaną najbliżej powierzchni Ziemi, czyli skorupę ziemską, pod którą mamy płaszcz górny i płaszcz dolny, następnie jądro zewnętrzne i wewnętrzne. Każda taka, tak zwana geosfera, różni się określonymi cechami, np. gęstością, np. ciśnieniem, temperaturą, stanem skupienia, a powierzchnia taka wąska, która oddziela od siebie poszczególne geosfery, nazywa się tak zwaną nieciągłością. Także każda geosfera od siebie jest oddzielona właśnie taką cieniutką powierzchnią zwaną nieciągłością. Skorupa ziemska jest wierzchnią i niejednorodną i najmniejszą objętościowo geosferą Ziemi, no, sięga zaledwie no, mniej więcej kilkadziesiąt kilometrów góra w głąb Ziemi, jest to bardzo niedużo, domykają właśnie tak zwana nieciągłość mocho czy mohorowicza. pod nią znajduje się płaszcz ziemski i w obrębie skorupy ziemskiej możemy wyróżnić dwie podczęści, skorupę kontynentalną która następnie dzieli się na warstwę granitową, na warstwę bazaltową i warstwę skał osadowych. Tutaj te na żółto zaznaczone na rysunku to są właśnie e, skały osadowe. I w obrębie skorupy oceanicznej. Nie będziemy mieli jednej z warstw widocznych, to znaczy warstwy granitowej. Ona tu nie będzie występowała. Będzie tu tylko warstwa bazaltowa i będzie tutaj także warstwa skał osadowych, kompleksu osadowego. Poniżej mamy płaszcz ziemski, który jest najgrubszą warstwą. Obejmuje 2 trzecie masy ziemi. No i od ta, ten płaszcz ziemski wykazuje pewne cechy stanu skupienia ciepłego. Od góry górną granicę jego wyznacza nieciągłość Moho, Mohorowicz'a. Na dole mamy nieciągłość Wirherta Gutenberga, i poniżej tej nieciągłości będzie się rozpoczynało na głębokości mniej więcej 2900 metrów już jądro ziemskie. Ten płaszcz ziemski dalej też możemy sobie odpowiednio podzielić. Zgodnie z tym, co Wam mówiłem, że dzieli się on na płaszcz górny i płaszcz dolny, pomiędzy którymi też mamy pewną nieciągłość, e, która występuje. Ale także możemy ten płaszcz e, ziemski podzielić sobie na takie trzy warstwy: taką sztywną warstwę perydotetową, taką dosyć plastyczną, jak gąbka w pewnych momentach zachowującą się astenosferę. Dzięki niej te trzęsienia Ziemi, które występują na Ziemi są dużo łagodniejsze. Następnie jest jeszcze mezosfera, która troszkę przypomina tą astenosferę, tylko znajduje się głębiej, do dużo głębszych wartości, do, dużych, do dużo głębszych warstw Ziemi sięga, prawda? bo cały dolny płaszcz i kawałek tego górnego płaszcza to właśnie jest mezo, Sfera, tak najogólniej mówiąc. Poniżej yy, mezosfery, poniżej płaszcza dolnego, tak jak wam mówiłem, już mamy jądro ziemskie. No i te płaszcz ziemski z punktu widzenia sejsmiki jest bardzo ważny. Zobaczcie, co się dzieje w płaszczu ziemskim. Mamy tutaj tak, tak zwane takie prądy występujące magmy, tak zwane prądy konwekcyjne magmy, one powodują to, że płyty tektoniczne które na Ziemi, bo Ziemia składa się z wielu płyt tektonicznych, one się przemieszczają, więc na Ziemi obserwujemy wędrówkę kontynentów. Poniżej, tak jak Wam powiedziałem, mamy barysferę, czyli jądro ziemskie, poniżej nieciągłości wircherta Gutenberga, ono się głównie składa z niklu i żelaza, Wcześniej będą przeważały zupełnie inne, um, zupełnie inne pierwiastki. Na początku głównie glinokrzemiany, później to będzie właśnie w kierunku coraz to większego udziału czy chromu, najpierw przechodziło czy później niklu czy żelaza, i w jądrze ten nikiel. Czy żelazo będzie już przeważało? Jądro dzieli się na dwie części: jądro zewnętrzne, tutaj tak zwane fale poprzeczne zanikają, są dławione, i to dla nas jest źródłem takiego stwierdzenia, że dzięki temu wiemy, że jądro zewnętrzne, jak te fale zanikają, jest w stanie ciekłym. Tutaj też występują prądy konwekcyjne. I one się tym razem przyczyniają tutaj do powstania pola ziemskiego pola magnetycznego. Następnie poniżej nieciągłości Lemana rozpościera się jądro wewnętrzne już będące w stanie ciekłym, bo tutaj już mamy bardzo wysokie ciśnienie sięgające 400-400 Mamy tutaj olbrzymią gęstość skał wynoszącą 17 g na centymetr sześcienny. No, dla porównania na powierzchni terenu to jest 2,7 g na cm3, 3,3 g na cm3, więc tutaj jest to znacznie większa wartość. Eee, następnie te jądro ziemskie sięga do głębokości 6371 km. I przechodzimy do drugiej części lekcji. Dzisiaj tak będziemy skakali po kilku tematach. Teraz przechodzimy do minerałów, które są podstawowymi składnikami, z których zbudowane są skały. Tutaj pod minerałami możemy różnego rodzaju określenia takich cząsteczek, można powiedzieć, które w środowisku naturalnym powstały rozumieć, prawda, bo to mogą być i związki chemiczne, i pierwiastki chemiczne, a te minerały dodatkowo mają ściśle określony skład chemiczny czy budowę krystaliczną. Niektóre minerały, zwane mineraloidiami, nie mają budowy krystalicznej, ale to są można powiedzieć wyjątki i dlatego czasem nawet ich się nie zalicza do minerałów, które minerały badają mineralodzy. I cała nauka mineralogia e, e, mówi nam, że w tej chwili około 5 najprawdopodobniej tysięcy minerałów na Ziemi tyle zbadano, tyle wyróżniono. E, najprawdopodobniej jest ich więcej, bo do niektórych minerałów być może jeszcze nie dotarliśmy, bo każdego e, roku odkrywamy jakieś nowe minerały. Oczywiście mamy minerały, które są ważniejsze dla nas. Te minerały chociażby nazywamy minerałami skałotwórczymi, one wchodzą w skład takich pospolitych skał chociażby jak granit, tam znajdziecie czy kwarc taki biały, czy szarawą różowawą, różowawy skaleń, czy znajdziecie czarną czy ciemnoszarą mikę, no i ogólnie mówiąc to przy powierzchni ziemi przeważają krzemiany i glinokrzemiany. One królują w skorupie ziemskiej. E, tu oczywiście znajdziemy szereg różnych jeszcze minerałów, ale tych mniej istotnych Wam e, nie będę dokładniej przecież omawiał. E, I minerały, tak jak Wam na początku powiedziałem, przy definicji minerałów mogą być albo pierwiastkami chemicznymi, albo e, po prostu związkami chemicznymi. To co jest pierwiastkiem chemicznym to na przykład siarka czy złoto, dodatkowo dodajemy tutaj do tego określania taką cząstkę, że na przykład siarka rodzima, złoto rodzime, żebyśmy wiedzieli, że jedno jest złoto, jedna jest siarka, nie ma żadnych innych odmian, a na przykład odmiany mogą występować w przypadku węgla, bo diament i grafit to jest w sumie węgiel, ale odznacza się zupełnie innymi cechami. Oczywiście mamy takie minerały, które też są dla nas bardzo ważne. O kwarcu wam wspominałem, dosyć często występujący w nasz, na naszej ziemi minerał, czy jeden z najczęściej występujących przecież. Dalej bardzo często widzimy też halit, czyli chlorek sodu. To możemy sobie to wyobrazić ocean z którego właśnie taki halit nam się będzie wytrącał po milionach lat no i węglan wapnia to może wam się to kojarzyć ze środowiskiem tam gdzie są jaskinie chociażby minerały odznaczają się różną twardością Generalnie, im twardszy minerał ma większą liczbę i jest w stanie zarysować to, co jest przed nim, czyli diament. Korunt zarysuje, korunt zarysuje topas, topas kwarc, kwarc ortoklas i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, tych minerałów jest dosyć sporo. A ja tylko na lekcji będę wspominał o tych ważniejszych, bo nawet jeżeli mamy skalę minerałów Moza, to to, to nie nie znaczy, że w zakresie podstawowym musicie ją na szczęście znać. I przechodzimy do tego, co składa się na skały. Skały składają się z wielu różnych minerałów one właśnie tworzą nam skały. Oczywiście człowiek może też przyczyniać się do powstawania zlepku różnych minerałów, na przykład betonu, ale to już skałą nie będzie, nie, nie będziemy to do skał bezpośrednio klasyfikowali. Będziemy mówili, że jest to materiał skałopodobny co najwyżej. No i skały dzielimy na skały magmowe, osadowe i tak zwane przeobrażone, inaczej zwane metamorficznymi. Skały magmowe i Metamorficzne ze względu na to, że są bardzo stare i bardzo twarde, bardzo często. Są to skały krystaliczne, one podłoży, stanowią nam podłoże, czy, czy takie, można powiedzieć, zaczątki wielu kontynentów, a oczywiście skałami zajmują się tym razem petrografowie, i którzy różne właśnie te skały będą nam wyróżniali. Zaczynamy od skał magmowych. Taką jedną z najbardziej popularnych skał magmowych jest granit, jest to przykład skały magmowej najczęściej występującej chyba na Ziemi, oprócz bazaltów, więc albo bazalty, albo granity najczęściej widzimy i takie w każdym razie granity składają się z kilku bardzo ważnych minerałów, o których już Wam mówiłem, nie takie różowawe, szarawe, kwarcy, kwarc najczęściej biały, czy też przeźroczysty często jest, jest biotyt, mika ciemny, czarny, więc oczywiście, z czego powstają te skały magmowe? Tutaj wyobraźmy sobie, że znajdujemy się w okolicach wulkanu. Z wulkanu wylewa nam się, wydobywa się magma. Ta magma, wydobywająca się już w zasadzie, nazywa się lawą, i z takiej, zakrzep, takiej krzepnącej lawy. No tworzą się właśnie skały, prawda, które mogą zawierać różną domieszkę różnych tlenków, siarczków, dużą ilość wody, gazów i tak No i na Ziemi właśnie mamy różnego rodzaju dzięki temu skały magmowe w zależności od głębokości, na której będą one powstawały. Najpłycej powstają skały wulkaniczne, bo one wydobywają się bezpośrednio z wulkanów. Na niższej głębokości i znacznie dłużej będą tworzyły się skały żyłowe, pośrednie, a najgłębiej skały plutoniczne, głębinowe i przykładem właśnie takiej skały plutonicznej, głębinowej, która bardzo długo powstaje, jest chociażby granit. Przykładem takiej skały wulkanicznej, która gwałtownie, szybko się krystalizuje, powstaje, jest chociażby bazalt. Bazalt, który jednocześnie będzie miał strukturę skrytokrystaliczną. Dlaczego? No, zobaczcie na tą skałę, jak patrzymy się, to ona jest taka dosyć jednolita, dosyć ciemna, taka ciemnoszara, czarnawa, więc tutaj proces. Proces krystalizacji przebiega bardzo gwałtownie, bardzo szybko i minerały. Są, kryształy są bardzo małe i są bardzo trudno, czy też gołym okiem są w ogóle niedostrzegalne. Jest to taka jednolita masa. Zupełnie inaczej wyglądają te skały, które głęboko pod powierzchnią Ziemi się tworzą, bo tu widać, że one są takie pstre. Mamy fragmenty jasne, ciemne i w zależności od tego, jak głęboko będą one powstawały, to te takie grudki, można powiedzieć, takie ziarenka będą po po prostu większe. Te gruboziarniste skały plutoniczne będą powstawały na bardzo dużych głębokościach, a takie średnioziarniste czy drobnoziarniste znacznie płycej. Oczywiście to wszystko i tak dzieje się na dużych głębokościach, bo dzięki temu kryształy krystalizują się przez wiele tysięcy niejednokrotnie, czy setek tysięcy nawet lat, więc mają bardzo dużo czasu, żeby się w pełni wykrystalizować, dlatego tego typu skały określamy, że są to skały jawnokrystaliczne, jawnokrystaliczne i to, to zapamiętajcie. Dalej przechodzimy do skał osadowych skał osadowych, które powstają w wyniku gromadzenia się na powierzchni ziemi materiału okruchowego, organicznego czy też chemicznego. Z tego tytułu też te trzy grupy właśnie Rodzajów skał osadowych można wyróżnić okruchowe, organiczne i chemiczne. I każda taka skała, yy, zanim powstanie, musi przejść kilka etapów. Najpierw gromadzi się materiał skalny, tak się dzieje w przypadku skał osadowych, później przebiega wieloetapowa diageneza która rozpoczyna się od zagęszczenia materiału, wyciśnięcia z niej wody poprzez cementację. Jak wodę wyciśniemy, to wszystko zaczyna nam się kleić i mamy w końcu efekt końcowy, powstanie skały litej, która przejdzie proces lityfikacji, prawda? Od skały luźnej po skałę zwięzłą. I yy, w, oczywiście to my w przyrodzie cały czas obserwujemy. Skały osadowe w przyrodzie generalnie występują przy powierzchni ziemi. Głęboko ich w zasadzie nie ma. Czasem ich grubość wynosi 0 metrów. No wtedy, kiedy mamy mocno sterczące w krajobrazie takie najwyższe, najbardziej wypiętrzone pasma górskie. Typu chociażby nasze tatry, ale tylko jedna z nich, część tatry wschodnie, czy też wyższe partie, Himalaj, miejscami, tam właśnie mamy skały głównie, tam nie ma skał osadowych w tych najbardziej wypiętrzonych częściach i nie ma też tam, gdzie mamy na przykład powstawanie skał bazaltowych. W tym dokładnie miejscu, gdzie one powstają. Wyobraźcie sobie Islandię. Na środku Islandii mamy wulkany, więc przy wulkanach samych nie ma skał osadowych one gdzieś tam dalej dopiero zaczynają nam się tworzyć. Generalnie te skały osadowe miejscami nawet mogą osiągać tym samym bardzo duże wartości w kilometrach liczone, nawet do 20 km. Dlaczego? Bo skały osadowe gromadzą nam się w środowisku morskim, oceanicznym więc one pochodzą ze zniszczenia innych skał i się gromadzą właśnie w morzach, bo tam są rzekami najczęściej znoszone. W takich skałach osadowych oczywiście znowuż będziemy mieli te minerały, między innymi które już poznaliście. Kwarc zobaczcie w takiej odmianie krystalicznej, pięknej kwarcu górskiego, on tak ładnie wygląda. Dalej mamy skalenie, ale mamy także nowe, o których do tej pory nie mówiliśmy w przypadku skał magmowych, bo one są typowe dla skał osadowych, chociażby jak kalcyt, chociażby jak chociażby gips czy halit. Tu jeszcze będzie występował halcedon czy opal, więc to będą te najbardziej pospolite, popularne skały osadowe, które będą właśnie wchodziły, czy w skał takich zwietrzałych, skał osadowych, czy takich, które już się będą lityfikowały. I najogólniej mówiąc, skały osadowe dzielimy, tak jak Wam mówiłem, na skały okruchowe. Okruszki łączą się z sobą i powstają skały lite. Skały organogeniczne, tu w tym przypadku, w skład takich okruszków będzie wchodził duży odsetek materii organicznej, roślinnej albo zwierzęcej. Bądź też mamy skały chemiczne, w tym przypadku osadzają nam się cząsteczki chemiczne. One powstają najczęściej z odparowania wody morskiej, prawda? Woda morska NaCl odparuje i mamy w ten sposób różnego rodzaju skały, o których będę wam za chwilkę troszkę mówił. Zaczynamy od skał okruchowych, które stanowią nagromadzenie na powierzchni Ziemi, różnego rodzaju rozdrobnionych materiału, rozdrobnionego materiału skalnego, więc sobie wyobraźmy, Mamy wcześniej skały granitowe, te skały magmowe, one się rozpadają, czy też skały bazaltowe, i y, takie małe cząsteczki, później luźne, skał luźnych, mogą przeistaczać się w skały zwięzłe, czyli ze skał magmowych powstają skały okruchowe. Skały okruchowe luźne, z rozdrobnionych, y, zniszczonych, zerodowanych, zwietrzałych y, części gór zaczynają znowu przemieniać się w skałę, zwięzło, więc widzimy w procesie lityfikacji widzimy, że to nasz wygląd naszej planety ciągle się będzie zmieniał. W przyrodzie możemy znaleźć różnej wielkości skały, osadowe, okruchowe, te największe to blokowiska i głazowiska, czym one się różnią? Blokowiska kanciaste, głazowiska zaokrąglone, bo w innym środowisku one występują. Głazowiska bardzo często występują w środowisku, gdzie mamy na przykład rzeki takie górskie. One dalej mogą się rozdrabniać, mogą się także i łączyć. Łączyć szczególnie, kiedy zostaną wypełnione ich przestrzenie jakimś innym, drobniejszym lepiszczem. Wtedy będą się właśnie zmieniały w tak zwane skały lite. Ten kanciasty bloki skalne rozpadające się na gruz zmienią się w brekcję pod wpływem szczególnie ściskających warstw mas skalnych, a Żwir, który jest w, czy w rzekach, czy w, u nas na przykład w, 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 w pobliżu klifów, może nam się po pewnym czasie zamienić w takim środowisku bagiennym, w tak zwane zlepieńce, które chociażby są w górach świętokrzyskich czy w pobliżu. Następnie jeszcze drobniejszą, drobniejsze cząstki, już takie do 2 mm od 1 10 mm. Ta 1 10 mm po to wymyślono, że jest to granica, bo to jeszcze wyczuwamy w palcach dosyć dobrze. Poniżej już słabo będziemy wyczuwali takie odrębne cząsteczki, i taki piasek, czyli skała luźna, po wielu milionach lat, jak trafi na przykład, taki piasek będzie leżał w środowisku morskim przemieni nam się w piaskowiec, więc zobaczcie, do wielu tych rzeczy, żeby one się zagęściły, potrzebna jest woda, tak samo wcześniej Wam wspominałem o zlepieńcach, czy o brekcji, brekcje to tutaj może nie do końca ta woda występuje, ale, ale przy zlepieńcach jak najbardziej, tak, tak samo przy piaskowcach ta woda jest potrzebna i tak samo przy jeszcze drobniejszych cząstkach, które tworzą mułowiec, no tutaj chociażby widzimy błoto, błoto takie po wielu latach jak jest odizolowane od warunków zewnętrznych, zmienia nam się w mułowiec, oczywiście to trwa, pamiętajcie, bardzo dużo lat, to jest liczone w setkach lat, setkach tysięcy lat, więc zanim taki mułowiec powstanie to troszkę musimy poczekać, podobnie pył nawiany, E, tak zwany les pył eoliczny to jest też znowuż niewyczuwalny w rączkach, jakbyśmy taki materiał skalny wzięli, to byśmy jego drobne frakcje już nie wyczuwali i on też nam, chociażby w Polsce, przyczynił się do powstania różnych pokryw lesowych, chociażby na wyżynie lubelskiej i on się składa właśnie z takich bardzo dużej ilości materiałów ilastych węglanu wapnia, takiego drobnego materiału też jeszcze mniejszy, to już kompletnie tego nie jesteśmy w stanie wyczuć. Wydaje nam się, że jak dotykamy ten materiał skalny, że to jest taka, taki krem tak jakby, więc w dotyku jest tłusty nawet śliski, ślisty, jest to taki materiał skalny, który ma frakcję iłową. Ił, który później zamienia się w iłowiec. Zobaczcie, jak człowiek potrafi wykorzystać ten materiał skalny. W krajach biedniejszych produkowane są cegły, w sposób taki prymitywny. Tam się dodaje gałęzie i przemienia się w to w cegłę. U nas to się wypala bardziej w sposób taki przemyślany i, i no już tutaj chociażby w, nie trzeba to w ten tak prymitywny sposób tego produkować, jak tutaj zobaczcie w krajach słabo rozwiniętych w niektórych. No i przechodzimy do skał organogenicznych, które też należą do skał osadowych, ale one powstają, bo szczątki organiczne obumierające, czy roślinne, czy zwierzęce zamieniają się znowu po wielu latach w skały, w skały organiczne czy organogeniczne. Z takich szczątków. O roślinnych, powstają chociażby różnego rodzaju węgle. Najpierw jest torf, torf po wielu latach odizolowanie od, od warunków zewnętrznych zamienia nam się węgiel brunatny i jeszcze większe odpompowanie z węgla brunatnego wody pod, przeistacza ten surowiec w następnym etapie węgiel kamienny. To trwa oczywiście Znowu miliony lat, na to trzeba dużo czasu zaczekać, bo odpowiednie ciepło, odpowiednie ciśnienie i odpowiedni czas będzie prowadził do powstania właśnie tych skał. Dalej, skały organogeniczne pochodzenia zwierzęcego gdzie one powstają? Od tu, gdzie widzimy? Widzimy piękną rafę koralową. W tej rafie koralowej mamy dziesiątki, setki, tysiące różnych, miliony różnych żyjątek, i one później rozkładają nam się, przeistaczają nam się w skały. Węglanowe, takie, które między innymi znacie bardzo dobrze. Między innymi taką najbardziej popularną skałą węglanową są wapienie. Wapienie, w których mogą być także różnego rodzaju właśnie te odciski, czy mogą one zawierać właśnie te dawne skorupki niejako, które są świadectwem. Tego, z czego te skały właśnie powstawały. Powstawały w takim środowisku morskim z różnego rodzaju różnych, różnych żyjątek, różnych organizmów, prawda? Od przykładowo kreda pisząca z wieciowców czy też otwornic wapienie z amonitów na przykład czy różnego rodzaju innych, e, innych e, żyjątek które posiadały e, węglanowe węglanowe czy, w, czy też wapienne e, skorupki które później właśnie rozkładały się e, mieliśmy kalcyt węglan wapnia i który właśnie buduje nam te nasze wapienie. Jak to dokładnie wygląda? Zobaczcie, no mamy taki numulit, po wielu milionach lat mamy wapienie numulitowe, czyli z, takich, z takiego nagromadzenia, a wielu set, tysięcy, milionów, miliardów takich organizmów, takich drobnych numulitów, powstaje właśnie taka skała, taki wapień numulitowy, który ich bardzo wiele zawiera. Oczywiście w zależności od stopnia ich, ich odciśnięcia, rozkładu i tak to te wapienie w różny sposób mogą wyglądać. Stałą organogeniczną, organiczną, co trudno sobie wyobrazić, jest także ropa naftowa i gaz ziemny. One, w gruncie rzeczy, te dwie skały mocno różnią się wyglądem, ale w składzie chemicznym to są y, wszystko, y, no, ten skład chemiczny jest bardzo podobny. Czy ta budowa chemiczna, czy wzór chemiczny, najogólniej mówiąc, prawda? No, mamy albo lżejsze węglowodory, albo cięższe. Albo dłuższy wzór chemiczny jest, albo krótszy jest ten wzór chemiczny, tak najbardziej ogólnikowo mówiąc. No i po wielu latach, właśnie takie, e, takie cząsteczki planktonu, roślinnego czy też zwierzęcego, które istnieją i sobie unoszą się w wodzie, pływają, e, prze, obumierają i z nagromadzenia tych różnych szczątków nie tylko planktonu, ale szeregu innych, także organizmów roślinnych czy morskich. W, w takim w środowisku, które będzie odizolowany znowu od wpływów zewnętrznych, przyciśnięty wieloma skałami, tworzą się właśnie te pokłady, czy ropy naftowej, czy gazu ziemnego. No, i teraz przejdźmy do skał chemicznych, które też w naszym środowisku są dosyć popularne. Może już nie tak powszechne jak skały, czy okruchowe, czy organogeniczne. organiczne, ale też dosyć często będą występowały. Chociażby, wystarczy sobie wyobrazić jaskinie, gdzie właśnie w takich jaskiniach też właśnie takie skały chemiczne mogą występować. No nie wiem, czy byliście może w takich kopalniach też, jak bochnia, wieliczka, więc ta sól to też są właśnie skały chemiczne, które powstają w wyniku tego, że zachodzi tak zwany cykl. Na czym on polega? On polega na tym, że jeżeli mamy zbiornik morski, to jeżeli w tym zbiorniku morskim jest bardzo gorąco, to ta woda będzie wyparowywała, prawda? Ale woda wyparuje, bo woda może wyparować, ale to, co w tej wodzie jest rozpuszczone, już nam nie wyparuje, więc będzie się odkładało w takim zbiorniku morskim, i w zależności ile tej substancji nam się odłoży, to możemy mieć albo w takim w pierwszym etapie może mieć do czynienia z powstawaniem nawet i niektórych rodzajów wapieni. Wapienie to są bardzo rozbudowane, skomplikowane, zróżnicowane skały. Dalej możemy mieć istnienie gipsów, anhydrytów, soli kamiennej soli potasowej czy też soli potasowo-magnezowej przy jeszcze większym odparowaniu wody i przy większym pozostawaniu przy większym stężeniu w takim środowisku szczególnie suchym soli, prawda? Wyobraźmy sobie, mamy wielkie jezioro, jezioro słone, cała woda wyparowywuje, no to zostaje nam nagromadzenie właśnie NACL, nagromadzenie halitu i w zależności od tego, ile tego halitu nam się nagromadzi, jak duże będzie ciśnienie, jak inne czynniki będą oddziaływały, to powstaną różne rodzaje, najogólniej mówiąc, czy gipsu anhydytu, czy soli po prostu. Teraz przejdźmy do skał metamorficznych, inaczej mówiąc przeobrażonych. No, pytanie, w wyniku czego one się przeobrażają? Przede wszystkim w wyniku działania albo ciśnienia. Te ciśnienie może z różnych stron działać, albo z określonych. Jak będzie z określonych stron działało, to będzie kruszyło nam najczęściej skały. Może także tutaj wywierać niesamowity wpływ olbrzymia temperatura, która może natapiać nam częściowo niektóre minerały i zobaczcie, i one wtedy będą miały takie kierunkowe ułożenie ziaren. Zobaczcie, że tak, w, w takich pasemkach, niektóre nam się te minerały zbierają, w takich warstewkach, które właśnie świadczą o tym, że tutaj wpływ temperatury. Ale także i ciśnienia musiał być, ma pewno znaczący. Na Ziemi takich skał metamorficznych mamy też dosyć dużo rodzajów. Takie najpopularniejsze to między innymi marmury. No i pytanie, z czego te marmury powstają? One powstają z wapieni, o które przed chwilą omawialiśmy które były skałą osadową więc w wyniku działania wysokiej temperatury taki wapień się strasznie ściska. Oczywiście tu działa też wysoka temperatura, która natapia nam cząsteczki takiego wapieniu i tworzą się marmury. Piaskowiec kwarcytowy, czyli taki piaskowiec, który składa się w dużej części z takich kwarcytów, kwarc jest to minerał, który tworzy nam chociażby piasek. Głównie piasek buduje w 90 kilku procentach. E, więc nagromadzenie takiego piaskowca kwarcytowego i poddanie jego działaniu wysokiej temperatury i ciśnienia prowadzi do powstania kwarcytów, czyli skały przeobrażonej. Chociażby w górach świętokrzyskich na, e, w gołobożach, w obrębie Gołoborze mamy rumowiska takich właśnie skał kwarcytowych. Tam co prawda są e, piaskowce, ale m, częściowo zmetamorfizowane tylko ale to też jest przykład przecież. I dalej mamy skały magmowe w postaci bazaltów i te bazalty mogą nam się przemienić w eklogity. Zobaczcie jakie ładne, piękne skałki z jakimi pięknymi kolorkami, więc one bardzo często po oszlifowaniu są naprawdę no takie bardzo, bardzo ładne i Często też w jakiś miejscach mogło być eksponowane. Oczywiście każda skała może być surowcem, może być, bo surowiec mineralny jest to wydobywana ze złóż kopalina użyteczna, która posiada określone zastosowanie w gospodarce. Więc może być, jeżeli posiada oczywiście tym samym swoje wykorzystanie, na przykład ropa naftowa. Wykorzystujemy ją w energetyce, ale mamy też złoża, i złoża jest to naturalne nagromadzenie takich użytecznych minerałów, czy też skał, które nadają się do opłacalnej eksploatacji, czyli nie chodzi, żeby wydobywać coś za wszelką cenę, jeżeli to jest opłacalne, to się oczywiście zmienia, w zależności od technologii, którą mamy, w zależności od okresu, w którym żyjemy, kiedyś bardzo popularne były krzemienie, z których wykonywano wiele narzędzi, dzisiaj z krzemieni raczej narzędzi się żadnych nie wykonuje, ale był taki czas, gdzie szkliwo wulkaniczne w skałach, w które były było bardzo popularne w Europie południowej było na potęgę wykorzystywane, także te skały i ich wykorzystanie nam się zmienia. Chociażby dzisiaj mówi się o najczęściej ropa naftowa, gaz ziemny, uran, złoto, srebro, i tak dalej, takich minerałów, które możemy, czy skał, które możemy wykorzystać w gospodarce jest bardzo wiele i oczywiście je w różny sposób eksploatujemy albo metodą odkrywkową, czyli od góry zgarniamy warstwy skalne, i eksploatacja jest prowadzona od góry. Czyli w Wierzchnią warstwę skał, która jest niepotrzebna, ewentualnie e, odgarniamy, i pod spodem już eksploatujemy ten nasz, tą naszą skałę, którą chcemy. Dalej mamy metodę głębinową. Tutaj chodnikami, e, w, budując różnego rodzaju kopalnie, będziemy schodzili z, coraz to głębiej. Tak jak Wam mówiłem, ta najgłębsza kopalnia złota w RPA ma już nawet 4 km głębokości. E, z tym, że ta metoda głębinowa ma jedną Wadę, im głębiej, tym cieplej, więc już dużo głębiej nam się niestety nie uda zejść. Dalej mamy jeszcze metodę otworową. Tutaj surowce w stanie ciekłym będziemy wydobywali np. Na ropę naftową, gaz ziemny, czy też w stanie właśnie gazowym, nie tylko ciekłym. W takim stanie jest właśnie gaz ziemny. Robimy otwór i ta kopalina nam się wydostaje. Jeżeli jest zbyt małe ciśnienie, to możemy ewentualnie wprowadzić tam jakiś inny gaz, np. azot. Wtedy zwiększamy ciśnienie i też dalej tą kopalinę możemy eksploatować tak, żeby ona nam samoistnie najlepiej wypływała. Ewentualnie pomóc, możemy to wspomagać różnymi pompami. Dalej mamy metodę otworową, tak zwaną podziemną czyli wytopu podziemnego. Tu najogólniej mówiąc, na przykład wprowadza się do skał bardzo, tempe, wodę o bardzo wysokiej temperaturze, ona ro, w, rozpuszcza te skały i to, te skały następnie w postaci takiej ciekłej, wydobywane są na powierzchnię ziemi i z nich wydobywa się to. Co na przykład chcemy. Tak się wydobywa chociażby w Polsce siarkę. W, w miejscowości Osiek tam mamy kopalnię, chociaż teraz już w pobliżu mamy drugą kopalnię siarki, ale to już e, nie o tym dzisiejsza lekcja. Jakie mamy znaczenie gospodarcze złóż, ma pewno bardzo duże w zależności od wykorzystania, bo mamy surowce energetyczne, mamy surowce metalurgiczne, chemiczne, budowlane, szklarskie, ceramiczne, czy też jubilerskie. No i tak dosłownie króciutko o tym wykorzystaniu wam powiem, żeby was nie przynudzić. Po pierwsze surowce energetyczne, one są ich zastosowanie jest bardzo proste. Ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny, brunat Rudy uranu służą do produkcji energii elektrycznej czy też energii cieplnej. Mamy także surowce metalurgiczne żelazo, produkuje się chociażby stal, rudy miedzi, przewody w, w waszych gniazdkach są dochodzące właśnie są z miedzi najczęściej wykonywane obecnie kiedyś z aluminium ale to ten metal do tego się akurat. Tak aż świetnie nie nadaje. Układy scalone, rury w przemyśle jubilerskim, artystycznym mieć się bardzo powszechnie wykorzystuje rudy cynku, przede wszystkim w celu zabezpieczenia przed korozją, rudy ołowiu, to nam się powinno kojarzyć chociażby z produkcją akumulatorów, baterii, czy też kabli, albo amunicji, albo jak idziemy i chcą nam zrobić prześwie... prześwietlenie rentgena, to wtedy nam zakładają właśnie taki ekran, który ma ten promienie niejako Zatrzymywać, no, bo nie wszędzie, nie, nie całego nas chcemy, żeby nas prześwietlano przecież. Dalej mamy rudy niklu, boksyty. One generalnie to są stale, czy specjalne, czy y, w, wykorzystywane do produkcji innych rzeczy, np. Y, stali specjalnych, kwasotpornych, nierdzewnych, żaroodpornych, boksyty y, w przypadku przewodów elektrycznych, kiedyś tak było przynajmniej, blach, y, elementów konstrukcji, pokryć, y, środków transportu i przede wszystkim opakowań. Opakowania najczęściej są aluminiowe. Do produkcji aluminium wykorzystuje się surowiec. Y, Minerał, skałę, którą się nazywa boksytem. Dalej mamy jeszcze chrom, wanat, mangan, tytan. Są to takie składniki, które mają warunki stali poprawić. Czyli ona będzie bardziej wytrzymała, bardziej ciągliwa i tak dalej, bardziej mniej korozyjna. Mamy także metale szlachetne, złoto, srebro, platyna, chociażby w, jak pójdziecie do jubilera, to gdzieś możecie, ale to o tym jeszcze będziemy mówili, wykorzystać czy możemy cię zakupić produkt wykorzystujący tego typu metale szlachetne, ale aparatura chemiczna, urządzenia precyzyjne będą właśnie wykorzystywały cechy tych minerałów, które są bardzo odporne. Przykłady surowców chemicznych, tu przede wszystkim sól kamienna, przemyśl spożywczy, chemia gospodarcza, sól potasowo-magnezowa, produkcja nawozów sztucznych, tak samo jak i siarka tutaj, tak jak fosforyty przepraszam, to też jest produkcja nawozów sztucznych, siarka to jest produkcja kwasu siarkowego, środków ochrony roślin, w materiałów pirotechnicznych, dalej mamy węgiel, diament wiemy, że ma olbrzymią odporność olbrzymią twardość, więc urządzenia szlifierskie, wyroby jubilerskie są, no te diamenty są wykorzystywane, no i grafit, produkcja ołówków, elektrod mamy także ropę naftową już mówiliśmy, że wykorzystanie w przemyśle petrochemicznym dalej mamy surowce budowlane, gips to przede wszystkim spoiwo wiążące w medycynie, jak nie daj Boże zrobimy sobie kuku, to w ten gips wkładają nam na przykład rączkę, nóżkę, dalej surowiec rzeźbiarski, modelarski, wapień to przede wszystkim cement, Piasek to produkcja betonu i do utwardzania podłoża, żwir, materiał do dróg, podobnie rozdrobniony granit i bazalt, ale także taki bazalt i granit świetnie się nadaje na pomniki, na grobki, rzeźby. Kostkę brukową też się produkuje właśnie z takiego scalonego materiału skalnego. I oczywiście Marmur przepięknie wyglądający w bankach, w bardzo często marmuru, marmury są wykorzystywane u nas w domach, na przykład mamy, nie wiem, stół marmurowy i tak dalej, więc to też ma swoje szerokie zastosowanie. Dalej mamy surowce szklarskie i ceramiczne, piasek kwarcowy, produkcja szkła, szkło z piasku, bo ma dużo kwarcu, a kwarc, Pokazywałem wam taki był w takiej postaci pięknego kwarcu górskiego, bezbarwny. Dalej, glina, iły i dolomit to wyroby ceramiczne i cegły. O tym też już częściowo mówiliśmy. Dalej mamy surowce jubilerskie, które wykorzystywane są jako kamienie szlachetne i półszlachetne w różnych, do produkcji różnych pierścionków, biżuterii, itd. Diamenty, beryl, aga, turkus, turmalin, w zależności od dostępności naszych portfeli, czy zasobności naszych portfeli, wykorzystywane są także metale szlachetne, takie jak złoto, srebro, platyna. Bo te metale są najbardziej pożądane, bo najbardziej są odporne, prawda? Dziękuję Wam za udział w dzisiejszej lekcji. Zapraszam na kolejne lekcje geografii.